Witajcie. Długo się zastanawialiśmy, czy powiedzieć Wam o tej sesji, którą zrobiliśmy dla duszy Michała Żulikowskiego, który założył portal NWK24 i kilka tygodni temu został zamordowany. Pytaliście się dużo o jego duszę, o to, co się z nim dzieje i czy wiemy, dlaczego został Michał zamordowany. Powiem Wam tylko tyle, że Michał został zamordowany dlatego, że za dużo po prostu wiedział odnośnie handlu dziećmi i osoby, które w tym uczestniczą, które biorą w tym udział, po prostu postanowiły go uciszyć. Dlatego został zamordowany. Myślę, że to też było ustawione przez byty demoniczne, które chciały go po prostu uciszyć, ponieważ on był, walczył z systemem, więc napuściły go na osoby, które za którymi stoją bardzo potężne byty demoniczne i przez to, że zainteresował się tematem, który jest bardzo niebezpieczny i wiele osób już, które interesowały się tym tematem, próbowały rozgryźć i walczyć z tym handlem dziećmi, straciło życie i tak samo stało się z Michałem. Ale dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć nie o tym, kto go zamordował, bo to jest tak naprawdę nieistotne, ponieważ jak będziemy walczyć z ludźmi, a nie z systemem, a nie z istotami, które zarządzają tym całym systemem, to nigdy ten system nie upadnie. Musimy zacząć walkę poprzez rozwój świadomości i poprzez rozwój, walkę z systemem przede wszystkim. Nie walkę z ludźmi, ponieważ ci ludzie mają wsparcie, są bez skrupułów, potrafią mordować, tak jak w przypadku Michała i wielu, wielu innych osób, które podjęły walkę konkretnie już z ludźmi, a nie z systemem. A za systemem stoją konkretne istoty demoniczne na czele z szatanem. I dzisiaj opowiem Wam o sesji, jaką przeprowadziliśmy dla Michała. Głównie ze względu na rodziców, którzy na pewno cierpią i wiem, że gdy się dowiedzą o tym, że jego dusza jest wolna w tej chwili i szczęśliwa, myślę, że poczują się lepiej. Byliśmy właściwie mniej więcej po kilku dniach przy duszy Michała Żulikowskiego i zobaczyliśmy go w przestrzeni bardzo niekorzystnej dla niego, bo był spętany łańcuchami i miał dużo energii bytów w sobie i był umieszczony nad płomieniami, więc byty zaczęły się już znęcać nad nim, także po śmierci. I żona przeniosła go do neutralnej przestrzeni. On wciąż miał dużo energii bytów, był bardzo przygnębiony tą sytuacją. Żona zaczęła do niego mówić, do Michała. Michał miał cały czas spuszczoną głowę i powiedział w którymś momencie: załatwili mnie. I cały czas był przygnębiony, był bardzo smutny z tego powodu, że już nie żyje. W którymś momencie poprosiłem Stwórcę, by wyciągnął z niego energię, które mu byty demoniczne włożyły, które sprawiały, że on był w dość dużej mierze nieprzytomny, nie był świadomy siebie, nie wiedział, co się z nim dzieje. Jakie uczucia w ogóle płynęły, zanim w ogóle to się stało, od Michała? Przede wszystkim uczucie przegrania, porażki, załamanie, że nie może już udowodnić swoich racji, ponieważ był przekonany, że gdyby miał czas, możliwość, to by te racje swoje udowodnił, które zaczął. Ale oczywiście śmierć pokrzyżowała mu jego plany i nie mógł już nic w tym temacie zrobić. I to energię tego przygnębienia to odebrała żona od niego. I w momencie, kiedy źródło, Stwórca wyciągnął z niego całą energię demoniczną, którą byty w niego włożyły, Michał uśmiechnął się nawet. Uśmiechnął się i powiedział: ja wciąż żyję. I to po prostu samo to, świadomość, że on wciąż żyje, że pomimo, że stracił ciało, ale ma duszę, która ma świadomość, to napawało go optymizmem w tym momencie. Żona spytała się go, czy chce rozwiązać kontrakty z bytami, czy wie, jak to się dzieje. No i Michał powiedział, że on już to przerabiał, że wie wszystko, jak to się dzieje, więc to, co zrobiła żona, oczywiście już mu nie musiała tłumaczyć, na czym polega rozwiązywanie kontraktów, wezwała byty demoniczne. I pojawił się Drako w przebraniu olbrzymich metalowych robotów. Te metalowe roboty możecie zobaczyć bardzo podobne w filmie Transformers, tylko że te, które się pojawiły, to można powiedzieć, że to jest albo podfrakcja Drako, albo po prostu przybrały sobie jakaś frakcja, podfrakcja właściwie Drako przybrała sobie obraz taki
właśnie takich robotów o srebrnej zbroi. I bardzo praktycznie identyczne jak te filmy Transformers. Właściwie wiele postaci w wielu filmach science fiction ma odpowiedniki właśnie w postaciach frakcji demonicznych, które przybrały konkretne wyglądy. W tym wypadku postacie Transformers mają właśnie swój pierwowzór w postaciach demonicznych, Draco tak naprawdę. Oczywiście Michał zaczął rozwiązywać kontakt z Draco, powtarzał za żoną słowa formułki, które pozwalają mu skutecznie rozwiązać kontrakt. I oczywiście ten kontrakt został zerwany i jak już skończył powtarzać słowa, to żona odprawiła byty do portalu. Następnie żona spytała się Michała, czy chciałby się połączyć z energią źródła. I oczywiście Michał wyraził taką wolę i w tym momencie zeszła na Michała, na jego duszę, energia ze źródła w formie światła i Michał w tej energii uniósł się w powietrze. Uśmiechnął się, w tym momencie już był bardzo szczęśliwy od tej energii, bo energia źródła jest bardzo pozytywna. Ma w sobie dużo miłości, radości i gdy Michał poczuł tę energię, po prostu był szczęśliwy. Następnie spytaliśmy się go, czy chciałby coś przekazać swojej mamie. No i Michał powiedział, mamo, w tym geście, trzymając dłonie w geście zwycięstwa, powiedział, mamo, zwyciężyłem. I następnie spytaliśmy się, czy chciałby coś swojemu ojcu przekazać. I Michał powiedział, tato, nie martwcie się o mnie. Na koniec spytaliśmy się, czy chciałby Michał coś przekazać swoim fanom, widzom portalu NWK24. I Michał powiedział słowa dla wszystkich innych. Nigdy się nie poddawajcie. To powiedział akurat Michał. Jeżeli chodzi o wszystkich jego widzów, osoby, które go znały, które się z nim przyjaźniły. To wszystko, jeżeli chodzi o sesję dla zamordowanego Michała, duszy Michała Żulikowskiego. I na koniec mam do Was dwie prośby. Pierwsza prośba to jest zapiszcie się na grupę na Facebooku, która pozwoli Wam rozwinąć świadomość w tematach, które my poruszamy, między innymi w tym filmie, jeżeli chodzi o to, jak tak naprawdę wygląda ten świat, przez kogo jest zarządzany i jak możemy się z tej przestrzeni uwolnić i obalić rządy tego systemu. Oraz druga prośba to jest o Wasze wsparcie finansowe. Jeżeli chcecie, byśmy więcej tworzyli tych rzeczy, byśmy więcej dla Was nagrywali, byśmy mogli docierać do nowych osób w Polsce, jak i za granicą, proszę Was o wsparcie finansowe. To wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym filmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!